Dobra, ostatni raz próbuję, bo już 5 razy mi się nie udało. Łącze w kamerze padło, same problemy na głowie, no ale problemy są od to, żeby je rozwiązywać. A hasło znacie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Nie na darmo wybrałem to miejsce, pomnik poświęcony powstańcom wielkopolskim. Jak wiecie, powstanie wielkopolskie jako jedno z nielicznych powstań w naszych dziejach zostało uwieńczone sukcesem. Było jeszcze powstanie śląskie, które również zostało uwieńczone sukcesem. Za 4 lata przypada 100 lat, od kiedy chłopakom to wyszło. Bynajmniej za 3 dni jedziemy do Santa Susana. Nie jedziemy my, zawodnicy. Nie jadą nasi kibice, bo ich po prostu nie stać na to. W przeciwieństwie do kibiców hiszpańskich, który będzie cała masa. Dla nich to jest żaden problem. Skoczy do pociągu i podjechać sobie te 400 czy 800 km na godzinę pociągiem, który jedzie 300 km na godzinę. Dla nich nie ma żadnego problemu. Dla nas jest. Problem jest tego typu, że przy tej ilości zawodników, którzy będą na scenie, jest ich 850 przynajmniej. Część osób wychodzących może być po prostu zupełnie niezauważona przez sędziów. I do tego są potrzebni kibice. Nie ma nic gorszego, jeżeli wychodzi się na scenę i słyszy się ciszę na widowni. Znacie to doskonale. Więc, co trzeba zrobić? Prosto. Jest nas 40 osób. Wystarczy, że 3/4 tych osób, tak? No bo 1/3 będzie na scenie. W tym momencie przyjdzie jako kibice. I tak, w czwartek przychodzimy dla klasyków. W piątek przychodzimy dla kulturystów. W sobotę przychodzimy dla fitness. W niedzielę przychodzimy dla bikini i też chyba kulturystów. Wedle planu. Cały plan, zobaczycie po tym filmie, jest przeze mnie zmontowany. Wystarczy sobie to pobrać ten dokument i wiadomo, kiedy przyjść i na którą mniej więcej godzinę. Dlaczego trzeba to zrobić? Mianowicie, przy tej ilości osób, którzy będą na scenie, sędziowie, jak zwykli ludzie, kierują się tym, co czuje publika. Jeżeli wyjdzie, nie wiem, owczarek i będzie huk na widowni, znaczy, o kurczę, może on jest dobry, spojrzę na niego duży. Jeżeli wyjdzie inna osoba, nie wiem, Paulina, tak, Banot, i w tym momencie będzie huk na widowni, no kurczę, dlaczego by nie przejść z nią do semifinału? Potem wiadomo, że zależy już wszystko od sędziów, ale najważniejsze, wejść chociażby do tej 15, co wcale nie będzie przy tej ilości proste. Więc po prostu pomagajmy sobie. Przychodźmy jako kibice, a nie leżmy w pokojach hotelowych, czy tam na plaży, czy tam Bóg wie gdzie, z bebzolem wieszonym do góry i modlącym się o to, jak nam pójdzie. Nie. Przyjdźmy i pomóżmy naszym kumplom. Do zobaczenia w Santa Susana. Na razie, hej.